stworzona komisja szacująca ścieżki przezimowania w tym roku. Bo jak wiemy, no, w ubiegłym roku, rok był specyficzny, wystąpiła susza, nikt tego nie zauważył, prawda? Uważa się, że problemu nie było. Teraz jest już połowa lutego. Myślę, że czas by było już wszystko widać, gdzie jest przezimowanie kiepskie, gdzie jest dobre, czyli po prostu ten problem należałoby już zgłaszać. Jeszcze przed moim urlopem rozmawialiśmy z panem, moim zastępcą, z panem Korolem Jamą na ten temat. Zostało wysłane również pismo do pana wojewody o utworzenie i opłacenie komisji, która będzie zajmowała się skutkami zarówno wymarznięciem, jak również i innymi skutkami atmosferycznymi, które źle oddziaływują na nasze rośliny. Nie wiem, czy ta odpowiedź przyszła, bo to było krótko przed moim urlopem wysłane, przyszła odpowiedź. Czyli tak, czyli mamy informację, że wojewoda się tym zajmie. Natomiast już takie informacje do mnie docierały i będziemy ten temat, proszę Państwa, kontynuować, bo wiem, że zima była taka, że nie było śniegu niestety i wszystkie zimne zasiewy mogą być niestety wymrożone. Jeszcze teraz będą mrozy. No to jest bardzo źle i bardzo wielka tragedia dla roślin, które zostały zasiane, być może niektóre później, ale i te wcześniejsze zasiane w terminie też mogą ulec uszkodzeniu poprzez